Dzień dobry kochani, dzień dobry gwiazdy, witajcie na kanale Lux & Happy, jest mi niezmiernie miło powitać Was, nagrywam w niedzielę, mam weekend taki samotny, słuchajcie, mój mąż zaczął wyjeżdżać z dziećmi na takie męskie, tatusiowe wyjazdy i zdarza się tak, że no muszę jakoś sobie zagospodarować weekend, siedzę sobie sama z kotkami i słuchajcie, właściwie to wczoraj cały dzień, w sobotę planowałam stylizacje, które będę dzisiaj nagrywać. Widzicie, co ten kot robi? Moje koty, słuchajcie, w jedną i w drugą stronę cały czas biegają między łazienką a pokojem. Uwielbiają sobie otwierać drzwi. O, proszę, jak kombinuje. A jeden jeszcze wyciąga chodniczek łazienkowy pod spodem, bo tak łapkę wkłada. Rozkojarzyłam się. Dobra, wracam do tematu. Nie będę zamykać tych drzwi, bo on i tak je otworzy. Dobra, słuchajcie, za chwilę będą stylizacje, ale dominującą kategorią produktów będą buty, bo od butów chciałam dzisiaj wyjść i będą stylizacje inspirowane butami. Jakby może nie inspirowane, ale stylizacje, które będą Wam pokazywały nową kolekcję pewnej marki. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo miło Was powitać, zostańcie na dłużej. Kto subskrybuje, temu dziękuję, kto nie subskrybuje, to jego strata. Także Wasza decyzja, Wasz wybór i co? Lecimy z krótkim intro i zaczynamy tematykę jesiennych stylizacji, zaczynając od butów. Moi drodzy, niedawno na kanale pojawił się film, właściwie to miał być jeden film, ale wyszły mi z niego dwa filmy, ponieważ zamówiłam trapery marki Kazar Studio, trapery w kolorze czarnym, które miały tak naprawdę pokazać Wam, jak te modele są dopasowane do stopy, jak one wyglądają i ocenić markę, z którą miałam tak naprawdę kontakt po raz pierwszy. Kto nie widział tego filmu, to zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia. Będzie podlinkowany tutaj oraz na dole. A ja, słuchajcie, znalazłam buty idealne. Idealne trapery. I tym razem są to trapery marki Kazar. Nie Kazar Studio, dokładnie, słuchajcie, tego koloru szukałam. Dokładnie tego koloru szukałam. Chciałam butki albo zamszowe, bo oglądałam takie w Berlinie w KDW. Chciałam mieć butki zamszowe albo takie właśnie, dokładnie tej wysokości. Dokładnie, żeby coś się tutaj z przodu działo. I tutaj dzieje się pięknie. Ja ich tutaj nie będę sznurować na te górne szlufki. Słuchajcie, podeszwa rewelacyjna, buty lekkie, buty bardzo wygodne. Za chwilę je założę. Już jestem mniej więcej przygotowana do tej takiej luźnej stylizacji jesiennej, ale też spokojnie ubiorę się tak wiosną. Zanoszę te buty pod warunkiem, że wymienię rozmiar. Kochani, to jest 40. Wiecie, że ja z Kazar Studio zamawiałam 40 i teraz jak zamówiłam 40 z Kazar, to nie byłam pewna, czy rozmiarówkę te dwie marki powinny trzymać, trzymają podobnie. Natomiast jeśli chodzi o modele, większość w 40 jest na mnie dobrych, a mówiłam Wam wcześniej, wyjaśniałam, że ja mam takie bardziej 40,5, gdzie w większości butów kupuję 41, w tej marce kupuję 40. I to jest wyjątek, słuchajcie, to są jedyne buty, które w rozmiarze 40 są na mnie troszkę za małe, troszkę, więc tak naprawdę będę je wymieniać, ale pokażę Wam dziś na filmie, bo idealnie mi pasują. No zobaczcie, po prostu to się, takie meczi, po prostu idealnie. Słuchajcie, ja teraz te buty przymierzę, bo chcę Wam się koniecznie w nich pokazać i będzie jeszcze łącznie 7 par butów z najnowszej kolekcji marki Kazar. I oczywiście, jak się możecie domyślać, jest to współpraca. Sponsorem tego odcinka jest właśnie marka Kazar. Bardzo się z tego cieszę, bo wreszcie mam obuwniczą markę polską, która jest warta swoich pieniędzy, która robi buty dobrej jakości i wprowadza ciekawe
nowoczesne wzornictwo i modele. Wejdźcie na stronę Kazar, zobaczcie przepiękną jesienno-zimową nową kolekcję. Jest tam mnóstwo kozaków, są piękne, jasne kozaki, są kozaki czarne, na różnych obcasach, są muszkieterki, płaskie. Tam jest tyle traperów, tam jest tyle botków i botki też dzisiaj będą i będą kozaki na płaskiej podeszwie. Będzie mnóstwo bardzo fajnych butów, które pokażę Wam konkretnie w stylizacjach. Zaczynamy od tych pierwszych. Już je widziałyście, więc ja je po prostu teraz przymierzę i pokażę Wam się w całości. Zobaczcie, jak to super, super wygląda. Czy Wy lubicie takie stylizacje? Bo ja uwielbiam, uwielbiam. I wreszcie znalazłam buty, które dopasują mi idealnie. Ja dzisiaj mam na sobie bomberkę. Jest to taka jedwabna bomberka marki Lily Silk. I zwykłe jeansy białe z Zary, ale te buty będą świetnie wyglądać do wielu różnych stylizacji. Pokażę Wam dzisiaj, jak wyglądają z płaszczem beżowym. Zobaczcie, no po prostu idealnie. Ja też nie jestem taka, żeby robić wszystko takie, wiecie, matchy, że wszystko musi pasować, że torebka dopasowana do butów. Absolutnie nie. Ale po prostu w tej smutnej, jesiennej rzeczywistości taka piękna, jaśniutka iskiereczka, po prostu cudo. Dajcie znać, czy te buty Wam się podobają i czy podoba Wam się tego typu stylizacja. Ja wiem, że do znudzenia pokazuję ten płaszcz, ale ja go tak lubię. Słuchajcie, to są dobrze wydane pieniądze. No zobaczcie, po prostu to jest stylówka, ja tak mogę chodzić cały dzień, tylko chciałabym już mieć wymienione te buty na jeden rozmiar większy. Także jeżeli zdecydujecie się na ten model konkretny, to bierzcie taki swój godny rozmiar. Czyli jeżeli w większości marek zamawiacie, nie wiem, w Nike'ach na przykład zamawiacie sobie 41 albo 38, to bierzcie ten właśnie większy rozmiar, a w innych modelach za chwilę Wam wszystko opowiem. Ale teraz mierzymy zupełnie inne buty. Moi drodzy, kolejne buty, bardzo modne w tym sezonie, takie skarpetkowe i muszę Wam powiedzieć, że w pierwszej chwili podeszłam do nich dosyć sceptycznie. Myślałam, że to nie będą buty dla mnie. Niemniej jednak, za chwilę zobaczycie, dlaczego zdecydowałam się, że te buty zdecydowanie ze mną... Dlaczego zdecydowałam się, że zdecydowanie zostają? Dokładnie, tak będzie. Te buty ze mną zostają i za chwilę zobaczycie, dlaczego. Zaczynam mierzeniem. Mam już w miarę dobraną stylizację. Czy lubicie łączenie brązu z czernią? Takie nieoczywiste, takie trochę wydaje się być smutne, ale słuchajcie, wyszło fajnie. Nie wiem, co powiecie, ale dla mnie ta stylizacja to jest taki swobodny, bardzo fajny sztosik. Zobaczcie, zrobiła mi się talia, więc całkiem spoko. Buty są mega wygodne, zobaczcie, jak one wyglądają, cudownie. Mam też sukienkę, do której wyglądają świetnie. Piękne, fajny obcas słupkowy, mega wygodne, rozmiar ta 40 jest na mnie idealna. Mam na sobie dzisiaj taką kurteczkę, ją już słuchajcie, mam jakiś czas, ona sobie wisi w szafie i czeka na lepsze czasy i to są właśnie te jej lepsze czasy. Myślę, że będę ją nosić teraz częściej, dzięki właśnie tym spodniom i tym butom. Zupełnie nieoczywista stylizacja, wczoraj mówiłam Wam, że miałam taki dzień na dobieranie sobie stylizacji. Kombinowałam, aż wykombinowałam jeszcze połączenie z pewną torebką. Jest to taka dosyć modna torebka w kolorze brązowym marki Kazar. Całkiem fajnie. Ja lubię torebki modowe, jest to torebka modowa, więc myślę, że jeżeli chcemy mieć taką bananową torebkę skórzaną dobrej jakości, to słuchajcie, jest to fajny wybór. Bardzo fajnie to wygląda, jakby powiedziała Pola, fituje. I co myślicie o połączeniu właśnie z tymi jedwabnymi spodniami szerokimi. Teraz szerokie spodnie są modne. Nie wiem, co myślicie, ja jestem zachwycona. I lecimy z kolejną stylizacją. Już miały być następne buty, ale zdecydowałam się pokazać Wam jeszcze te buty skarpetkowe w zestawieniu z brązową sukienką. Brązowe buty, brązowa torebka oraz piękna brązowa sukienka. Również z nowej jesiennej kolekcji, ale o tej kolekcji będzie zupełnie innym filmie. Dajcie znać, czy to Wam się podoba. Mi się podoba i uważam, że to jest świetna stylizacja codzienna, ale taka elegancka, czyli na przykład do pracy. Dobrze, pokazałam Wam się wyjątkowo w drugiej stylizacji, a teraz lecimy do kolejnych butów. Kolejne botki. Te botki to jest absolutny must have. Są piękne, są delikatne, mają mały obcasik, taki, nie wiem, na oko tak z 8,5 cm. Zobaczcie te piękne noski, zobaczcie tę cudowną skórkę, bardzo ładne na złoto wykończone suwaki, super sprawnie działające.
wygodne, no po prostu wygodne, nie są za wąskie. Ja mam dosyć, one wyglądają na dosyć wąskie, ale słuchajcie, ja mam taką średnią stopę i wyglądam w nich bardzo dobrze i te buty zdecydowanie ze mną zostają i za chwilę pokażę Wam dlaczego. Pokażę Wam teraz, dlaczego tak bardzo poszukiwałam tego typu botków. I słuchajcie, to są idealne, piękne i do tego jeszcze polskiej marki. Słuchajcie, mam te piękne spódnice spodnie, one są jedwabne. Mam je w dwóch kolorach, mogłyście oglądać na Instagramie, ale też na wideo pokazywałam tutaj na YouTubie właśnie te spodnie w kolorze czarnym. I słuchajcie, no nie miałam takich idealnych butów. One świetnie wyglądają do kozaków, ale nie mam takich doskonałych kozaków do nich. I tutaj, zobaczcie, no po prostu te botki to jest sztosik. Są wygodne, są skórzane, są piękne, mają piękny czubeczek, są wygodne, mają niski obcas. Już powiedziałam, że są wygodne, powiedziałam chyba ze 3 razy. Słuchajcie, no naprawdę, wyglądają super. Ja jestem zachwycona, no i wreszcie czuję, że będę mogła nosić te spódnice spodnie częściej. I zobaczcie, czyż to nie jest idealna stylizacja codzienna, na przykład taka do biura, do pracy, torebka. Po prostu sztosik. Ja bardzo lubię takie połączenie. Czarne na górze, czarne na dole i coś w kolorze pośrodku. No i co? Można tak iść do biura? Mam nadzieję, że tak. I teraz, co ja Wam teraz pokażę? Pokażę Wam rewelacyjne traperki. Kolejna jesienna stylizacja to skórzana kurtka ramoneska i trapery. Wiecie, że lubię trapery? Znalazłam kolejne megachne trapery. Te traperki mają suwaczki, więc to, że tutaj są związane, to nic nie znaczy, bo one zawsze będą tak ładnie związane. To jest już kwestia gustu, czy lubicie, żeby te buty były takie właśnie przylegające do kostki, czy może wolicie, żeby buty były szersze. No zobaczcie, fajnie, rokowo, super, super. Ja nie będę dłużej przedłużać, tylko pokażę Wam zbliżenia teraz tych butów i pójdę do następnych rewelacyjnych dwóch, a może nawet i 3 modeli butów. I kolejny model z najnowszej kolekcji marki Kazan. Słuchajcie, buty, które chyba najbardziej mnie zaskoczyły, bo bardzo mi się podoba taki styl oversize'owa marynarka, krótkie spodenki, krótka spódniczka mini, ale słuchajcie, nie miałam nic takiego wygodnego, co by się nadawało do stworzenia tego typu stylizacji. I oto pojawiły się te buty. Na pierwszy rzut oka takie dosyć ciężkie, mocne, toporne i pomyślałam, że one skrócą nogi, że one coś tam, ale wiecie co, zobaczcie same, za chwilę będziecie mogły ocenić, jak one fajnie wyglądają i według mnie ta stylizacja, którą mam gdzieś na sobie, idealnie pasuje do tych butów, albo raczej buty idealnie pasują do stylizacji, a przecież o to w tym wszystkim chodzi, żeby wszystko do siebie fitowało. Tadam. No słuchajcie, Karolina powiedziała, że to w ogóle nie mój styl i że kompletnie to nie są buty dla mnie, ale jak oglądam się na zdjęciach, to naprawdę mi się to podoba i słuchajcie, ja się w tym czuję dobrze. Także zastanawiam się, co powiecie. Jedyne co zmieniłabym w tych butach, jedną rzecz bym w tych butach zmieniła, bo są bardzo wygodne, są świetnie dopasowane do łydki, nie są za szerokie, bardzo ładnie uważam leżą, mają fajną skórę i są przede wszystkim bardzo, bardzo wygodne. I tą jedną rzeczą, którą ja bym zmieniła dla siebie, gdybym chciała je sobie zatrzymać, to zdecydowanie zlikwidowałabym to świecenie się. Nie wiem, czy da się to zrobić, ale jestem osobą, która nie lubi za bardzo świecących butów, a one delikatny połysk mają. Pewnie można to zmatowić, ale ja sama nie będę się bawić w takie rzeczy. Słuchajcie, no uważam, że wygląda to bardzo fajnie. I wreszcie ja chciałam uzyskać taki efekt, pomimo mojego wieku, no wiem, że praktycznie, żeby nie było widać spódniczki, spodenek, spod marynarki, ale oczywiście, żeby był ten komfort, że one tam są, że ona tam jest, więc mam efekt takiej właśnie krótkiej spódnicy, za chwilę podobny styl zobaczycie jeszcze z innymi butami, bo mam też fajne shorty, które też tak leżą i całe lato właściwie przeleżały, bo ja nie jestem zwolenniczką shortów i butów sportowych, ale dużo lepiej czuję się właśnie w takim outficie. Dajcie znać, co myślicie, która stylizacja Wam się podoba, które buty Wam się podobają, a ja pokażę Wam jeszcze jedne tego typu kozaki, tylko w innym kolorze. Widzicie tę nogę? Zaczęłam nagrywać. A tu przyszło jakieś babszcze. Babiszcze przyszło. Słuchajcie, no i tutaj wątek mi się. Pokaż się, zobaczcie. No, bardzo Ci pasuje, ale fajne te skarpetkowe buty, co? Fajne. One są mega wygodne. Mega wygodne, trochę dla mnie obcas za wysoki, ale... Ale dla mnie nie, bo to jest 9.
fajne. Musisz się w nich chwilę poczuć i zobaczysz, one że... One są fajne do spódnic, nie? W sensie bardzo na rajstopy. Fajne, bardzo fajne, dlatego mierzyłam je na rajstopy, ale muszę skończyć, poczekaj, daj a mi to skończyć. Kończ. Przyszłaś tutaj, wiesz, i ani nie pomaga, tylko przeszkadza. Słuchajcie, zaraz będziemy coś nagrywać, może razem, bo miałyśmy iść na zdjęcia, ale taka pogoda, taka se. Ja mam katar. Dobrze, no dobrze. I Karolina ma katar, ty się nie nadaje, dobra. Słuchajcie, to jest stylizacja... Fajna czy nie fajna? Podajcie się. O, ona mówi właśnie, że to nie dla mnie, że te buty są nie dla mnie, że z shortami nie fajnie. Moim zdaniem mi się te buty podoba. Są kompletnie nie dla ciebie. A mi jakoś się podobają, słuchajcie. Nie wiem dlaczego. Więc słuchajcie, ja się z nią nie zgadzam, a wy możecie się zgodzić albo ze mną, albo z nią. Mi się podoba. Nie zostawię ich ze względu na to, że się świecą, ale chciałam wam jeszcze pokazać inny kolor. Nie. Uważam, że te buty są spoko, naprawdę spoko. Nawet chyba lepiej wyglądają niż te czarne. Lepiej bardziej niż te mi się, czarne. Bardziej też mi się chyba podobają. Taki jest, wiesz, coś się dzieje. Ale no, nie? Ta kamizelka, no nie. Nie podoba ci się zestawienie shortów z rajstopami czy kamizelka ci się nie podoba? A zdejmij tą kamizelkę. Wyglądasz trochę jak podgrzybek taki. Dobra, to ja założę w takim razie płaszcz, a wy zobaczcie. O, załóż może jasny płaszcz rzeczywiście, ten z jasny czy taki, ciemny? Nie, jasny nie będzie mi pasował. Taki H&M-owy masz, może będzie fajnie wyglądał. No dobrze, to ty zobacz w takim razie. A ja słuchajcie, jako że przyszłam tak trochę w trakcie, to zaczęłam mierzyć tutaj te buty i bardzo mi się podobają te jasne trapery. Nie wiem, czy już je pokazywałaś wcześniej, czy nie. Pokazywałam. Ale są naprawdę super, naprawdę ekstra. I to jest chyba twój rozmiar, tak, czy jak? Tak, to jest mój rozmiar, bo tamte szpilki są za ciasne. A widzisz. Te buty uważam, że fajnie wyglądają. Do tego czarnego płaszcza i tutaj już można dowolność. Spódniczka, sukienka krótka. Ja bym założyła w ogóle jakieś sweter. Obcisłe. Nie, ja bym założyła w ogóle spodnie do tego. Nie wiem, czy mi się to zmieszcza. Jeszcze spodnie. Ja mam takie grube, czarne leginsy, gdzie jakby nie prześwituje pupa, więc to nie są takie leginsy, jak tam na TikToku pokazują, że nie wolno w takich chodzić, bo majtki prześwitują. I są, wiesz, tutaj bardzo obcisłe i każdy but jakby do nich pasuje. Więc mogłabyś mieć też do tych na przykład botków na obcasie, ale do tych obcisłych też. No, to ja wam teraz chciałam pokazać moje ulubione. Jeszcze dajcie znać, które wam się bardziej podobają, te beżowe czy czarne? Mi się bardziej podobają beżowe, tobie też beżowe. Mm-hmm. Zdecydowanie i ja już miałam, wiem, mam jeszcze jedną stylizację do tych i to może ci się nawet spodoba. Tak to jest, Anka zaprosi, a później mówi nie patrz na... O, jaki ładny żakiet! Prawda? Nie pasuje to? Czy za dużo już beżu? Mi się to podoba. Ja mam jakiś problem z tymi spodenkami i z rajstopami. No bo tak trochę to jest takie, wiecie co, taka trochę gimnazjalistka. No, ale jakby to było czarna spódniczka albo sukienka, lepiej. To by było super. No. Mam czarną spódniczkę, byłam przed chwilą w czarnej spódniczce, chciałam A ja sobie zmienić. Przymierzę te buty czarne. A ty sobie przymierz i wybierz swoje ulubione, ja wam pokażę moich ulubieńców. Zaskakująco zostają ze mną skarpetkowe, ale zostają one są ze mną super. Te botki. Są super, wyglądają świetnie i do spódnicy, i do spodni. Ty jeszcze nie widziałaś tych stylówek, potem jeszcze ci zobaczysz nie, na filmie. Trapery chyba zostawię dla Poli, bo są bardzo fajne, ale musi wrócić z weekendu i je przymierzyć. I oczywiście zostają ze mną jasne, beżowe trapery, tylko wymieniam rozmiar. Karolina teraz mierzy trapery, więc będziemy oceniać. Pokaż się, kobieta. Dla mnie są trochę za duże. No są na ciebie za duże, to na pole też będą za duże. Powinnam jej wymienić rozmiar, ale wyglądają pięknie. Ale wyglądają super, są takie, wiecie co, przód jest bardzo ciężki tych butów, więc one robią taką bardzo ciężką, grunge'ową stylizację, ale tutaj są w kostce bardzo wąskie, więc... Ale możesz rozsznurować. Mogę rozsznurować, ale właśnie fajne jest to, że wiesz, że nawet fajne zimą to, że nie będzie ci tam zawiewało, nie? Więc śnieg nie wpadnie. Śnieg nie wpadnie. I one nie są ocieplane, więc też można w nich przesiedzieć cały dzień w biurze. I powiem wam, że te buty wyglądają mega luksusowo i mega drogo. Mega luksusowo. Mam dla ciebie jeszcze torebkę. Matchy, matchy. Kind of. Nie do końca. Zobaczcie. Futerkowa. Znaczy piórkowa. Taka strusiowa. Ona ma oczywiście łańcuszek. I to złoty. Też z Kazara, prawda? Też tak, z Kazara. Zobacz, jak fajnie. No, do tego swetra, słuchajcie. Słuchajcie, nie nawet no. Do tego swetra się obroni. Wiadomo, że nie jest jakaś przygotowana stylizacja. Karolina przyszła do mnie od tak i po prostu mierzymy, no. Nie podekscytowane. No, buty są fantastyczne, też trochę dla mnie za duże. Bo to jest chyba 40 czy 40? To jest 40, a na mnie z kolei są takie, no musiałam je wciskać, więc ja bym wzięła 41. No bo inaczej się też noga układa, nie? W obcasie i na płaskim. Tak, ale trzeba mierzyć. Wyglądają przepięknie. No wyglądają fantastycznie. No to co? Głosujcie. Czy podobają wam się tego typu propozycje? My już nasze wybrałyśmy.
Będą linki, słuchajcie, do wszystkich modeli. Bardzo polecam skarpetkowe, bardzo polecam bodki na obcasie. Bardzo fajne też. Bardzo bodki, polecam trapery jasne, zamszowe. One są w trzech kolorach. Są takie czarne też, świetne. I są takie miodowe. Ja miodowych nie chcę, czarne już mam, więc dziękuję, ale te to jest dokładnie sztosik do mojego płaszcza, nie widziałaś, ale jest to sztosik. Wierzę na słowo. I te trapery, co Karolina przed chwilą mierzyła, też super. Szpileczki, jak lubicie takie wysokie obcasy, 11 cm to... To jest tylko 11 cm? Tak. Mam wrażenie, że jest 15. Nie, jest, ale wyglądają... 11. Nie wiem, czy je pokazywałaś z bliska, jakie to jest jakby nie, materiały. Nie, ale zaraz dogramy. To dograć to trzeba, bo naprawdę wyglądają... No tak... Tak bardzo fancy, muszę wam powiedzieć. Bardzo fancy, szmancy. No dobrze, żegnamy się, żegnamy. Buziaki, pa!